Witam, cześć moi drodzy. Nie nagrywałem, często mówię, że nie nagrywałem, ale teraz naprawdę nie nagrywałem. Ponad tydzień, tak. Zresztą mówiłem tam pożegnalne, wakacyjne życzenia dla was, na wakacje są. Też mam za dużo ostatnio rzeczy na głowie, od takich małych jak samochody, problemy z samochodami, które są rozwiązane, poniekąd na przegląd przyszedłem. No i po drugie inne sprawy, to się człowiekowi nie chce. Po drugie dużo jeździłem autem mojej żony i nie brałem sobie uchwytu na komórkę. A po drugie wakacje, tak? Wakacje, po pierwsze ludzie mają wakacje, odpoczywają, a nie się oglądają, ale teraz tak mnie nakręciło. Nakręcić coś, nakręciło mnie nakręcić, kurźwa, teraz szczerze było, na jak ja jadę. Pogoda, teraz jechałem z żoną i ponoć to najzimniejszy czerwiec chyba był, bo teraz jest początek lipca od 2015 roku. No racja, no kurde, pamiętacie jak tam 2 tygodnie temu nagrywałem, że leje się ze mnie jak kurwa ze świni, samo dojście do auta na parking, a teraz kurde w czapkach, dosłownie w czapkach można chodzić. Taka pogoda. Tu wiecie z moją zasadę. Wiesz, gdzie emigrujesz, więc nie narzekaj na pogodę. Jak ci się nie podoba, to ja ogólnie poza deszczem nie mogę narzekać na irlandzką pogodę. Pochmurność tych krajów wyspowych mi kompletnie nie przeszkadza. Oczywiście wolałbym, wolę, pięknie to wygląda, gdy jest słonecznie. Chodzi też o to, że ja nie przepadam za ciepłem, źle się czuję w cieple, ale kuźwa, no jeśli skończyłeś szkołę podstawową, to chyba wiesz, z czym się wiąże emigracja do krajów wyspowych, nie? Właśnie dzisiaj sobie o tym pogadamy, czyli muszę to zrobić znowu w cykle z powrotem wrócić do cyklu vlogów, które się jakoś tam bardziej oglądają, czyli właśnie po stokroć mówić o zarobkach, po stokroć mówić o warunkach w Irlandii, poradnikach, to się zawsze dobrze oglądało. Szczególnie, że teraz, w sumie się nie dziwię, pamiętacie jak jeszcze kanał zaczynałem przy innych władzach poniekąd, to mówiłem, że migracja spada, nie? No teraz znowu migracja wzrasta, tak? Nie są to takie sumy, oczywiście nie są to takie sumy jak 2005-2006, kiedy ja migrowałem. Ale coś tam wzrosło, no i ma na to poniekąd parę czynników, nie jeden, no. Drożyzna, która w sumie jest wszędzie, tak. Ale wojna mi się zdaje, że najbardziej ma, tak. I to stwierdzam z tego, że widzę, kiedyś to słyszałem od was w komentarzach, że po prostu, że ktoś mi tam pisał, parę osób, że na przykład, że macie tam okej pracę, ale boicie się, i właśnie to było też, że myśleliście o Irlandii, o spokojnych krajach, tak? W sensie no, spokojnych, takich, że oddalonych od wojny, czyli Anglia, UK. Ktoś gdzieś pisał o Hiszpanii. Tak, jest to powód. Ja znam nawet osoby pochodzenia z paszportami ruskimi. Oczywiście my, Polacy, nazywamy wszystkich na wschód od nas Rosjanami. Ale większość to jest prawda. Większość, dużo osób z Litwy, Estonii, Łotwy mają podwójne paszporty. Mają paszporty rosyjskie i danego kraju. Mentalność często mają rosyjską. I nawet oni, wiecie, są osoby, które przeprowadzały rodziny do Włoch, Hiszpanii. To jest najciekawsze, że poniekąd z tego powodu obawy, ale mentalnie wspierano, to takie no, poronione, to jest mentalność wschodnia. Więc tak jest. I
I właśnie to też jest taki, to jeden z tych powodów, że rzeczywiście się zgodzę, migracji do Irlandii, to no nie musicie się raczej, nigdy nie, chociaż przykład tego, że flota rosyjska wpłynęła na Morze Irlandzkie. Pamiętacie, Irlandia nie jest w NATO, więc no, to mógłby być jakiś poligon dla czerwonych. Ale jest to powód, z którym się zgodzę. Tu nie będę walczył z tym, bo wiecie, jak tam mówicie o kosztach, o warunkach, no warunki życia w Irlandii są gorsze niż w Polsce, tak? W sensie, no sami wiecie, moje vlogi pokazują, no jakość, w sensie, no to jest tak, że często wywołuje to burzę, no ale u tych, no ale jest, no przykład jest mojej najbliższej rodzinie teraz. To co mówiłem, że osoby z najbliższej mojej rodziny wysłaliśmy, znaczy wyjechała miesiąc temu, już miesiąc minął, pamiętacie o tym moim vlogu, do Ameryki. No i teraz po miesiącu stwierdza, wiecie, ten zachwyt Nowym Jorkiem, wszystkim znika, jednak stwierdza, że chyba jednak jest team Poland, jak to napisała. Jest osoba bardzo taka, no, jest osoba inteligentna, młoda, bardzo prozachodnia, można też powiedzieć liberalna, raczej tak na pewno. Z perfekcyjnym, znaczy natywnym angielskim. No i jednak po miesiącu stwierdza, że z tym Polem chodzi o że ten jednak, na początku tego nie widziała ta osoba, ale tak mówię, że na początku przez pierwszy tygodnie nie widać, ale po czasie zauważa się ten brud, którego nie ma w Polsce, w ogólnym znaczeniu. Więc pod tym względem tak, no Polska wygrywa ten jakość, czyli jakość życia jako no, czystość, tak. Będzie w Polsce na pewno lepsza, moi drodzy, tak? A zarobki, to już tyle razy mówiłem, no, tak, to co wykorzystuje ten kłot od komentującego jednego, że jak nie masz ambicji, te ambicje nic do tego nie mają, bo ja też jestem pracuję fizycznie, ale jak nie masz ambicji i chcesz pracować fizycznie w Polsce, w magazynie, no to ci się będzie żyło podobnie tutaj, tak? Ale rzeczywiście komfort, bezpieczeństwa jakiegoś wojennego, to bezpieczeństwo tutaj jest, tak? Szczególnie w Irlandii, która nie jest nie zawsze jest neutralna. Przestępczość, no musiałbym to sprawdzić, pamiętam, jeszcze studiowałem gdzieś nad tym, to robiłem, porównywałem, no musiałem, bo to na ćwiczenia robiłem, porównywałem przestępczość, statystyki, no w Irlandii były dużo większe, no przestępczość tutaj jest trochę większa, jak się porównujemy stosunek wielkości krajów, tak? No to tak, coś za coś, nie? Wiecie, ja tu nie jestem symetrystą, bo trochę się zmieniło w moim w ostatnich miesiącach, w ostatnim półroczu podejściu do tego, co się dzieje w Polsce, no. Więc, ale ludzie sobie wybrali, więc mają. Dużo się też może też, to wszystko się może, no, Europa, ja bym z decyzjami o emigracji, moi drodzy, poczekał do przyszłego roku. Poczekajmy na, i jak się zrobi setel, uwarunkuje ta polityka w Europie całej, jakie tam fronty będą. Bo to jest naprawdę gra o tron, co się teraz dzieje. My naprawdę ludzie, którzy, no ja lubię politykę, tak, geopolitykę, to była część moich też studiów, ale ja zawsze lubiłem politykę. Teraz prawdziwa gra o tron. Polityków nie należy traktować, pas powiem, jako ludzi, no nie należy traktować ludzi. W sensie takim, to wiecie, no, co są ludzie, ale nie jak normalni ludzie. To polityka, kłamstwo i takie rzeczy, to jest norma, to jest jak ten, jak się nazywa, to Littlefinger, tak? Z gry o tron. Coś tam finger, nie? To jest takie coś naturalne, tak? Naturalna sprawa. I to ja też ich bronię poniekąd, bo to jest, wiecie, kłamstwo dla polityka to jest norma, nie? Patrzcie na naszego obecnego premiera, no tyle nakłamał przez 20 lat, powiedzmy, takim na 20 najbliższej historii, a jednak mu to punktuje, no to jak nie kłamać, nie? Jak nie kłamać. Więc to jakoś ich tutaj bronię, polityków, o tym, no bo taki zawód sobie wybrali i to jest część tego zawodu. I jeszcze wybory w Ameryce, no bo to naprawdę może zmienić wszystko dosłownie. Więc poczekałbym z emigracją, taka moja rada do przyszłego roku, nie? I jednak tak nieraz mówię, jak ciężko jest, nie? Potwierdzacie, bo jest ciężko. Wysoka belka jest wejścia, w ogóle wszędzie, tak? Nawet do Stanów,
czy to akurat ja mówię o Nowym Jorku, ale o Irlandii. Belka jest no, wysoka, no tak bez 5000 minimum to nie ma nawet sensu się, znaczy nie ma sensu, no ktoś powiedział, że bez pieniędzy, no i też może się ogarnąć, no nie wiem, no są takie przypadki, no ale minimum 5000 to nie ma sensu się brać do Irlandii, tak? W przypadku Irlandii to też mnie znacie, bo zawsze mówię, nie? I będę mówił, nie, absolutnie bez rodziny, absolutnie sam, obczaić terytorium. Zawsze to sobie uświadamiam ludzi, że często ktoś mówi, że bo mówisz o Dublinie, no ale mówmy tutaj, że ktoś przyjeżdża, no nie ma nikogo, nie, i przyjeżdża do Dublina, czy ma tam jakiś znajomy, no to wali do Dublina, no bo tutaj wiadomo, ale wynajem 2000 euro za jakieś miarę warunki to jest teraz norma, nie? To jest teraz norma, więc sobie wyobraźcie, jeździć tu z rodziną i to nawet nie chodzi o to wynajem, tylko znalezienie miejsca, moi drodzy. Możecie szukać czegoś za 2000 euro i jeszcze tego nie znajdziecie. Na przykład jest mój mechanik, który półtora roku szukał, on ze swoją partnerką z dzieckiem i no i prawie no i właściwie stali się bezdomni. Dostali w końcu takiego hapa, czyli pomoc blisko chyba, bo to chyba najwyższe jest chyba 2000 euro, że dopiero wtedy mogli coś znaleźć tam za powyżej 2000. No to jest właśnie realia, tak? Tego wy nie dostaniecie jako nowo przyjeżdżający ktoś, więc naprawdę sytuacja jest tragiczna i to nie mówimy o Dublinie, bo to sobie są poza Dublina, no ale wiecie, czarowanie, że nie mówienie o Dublinie w przypadku migracji dla kogoś, kto chce przyjechać do Irlandii i nie zna nikogo, nie, znaczy tak, to no nie wiem, no przeważnie te osoby gdzieś tam kogoś znają, jakieś kumpla mają czy kogoś, no to no naprawdę lipa. Więc to jest pierwsza rzecz, przyjeżdżacie sami, zostawiacie rodzinę, tak, zapominacie o życiu, jakie mieliście, czyli autkiem jeździliście sobie do pracy w Polsce, mieszkaliście w fajnym mieszkaniu, domu, no nie, tego tu nie będziecie mieli, to wynika z klimatu, będziecie mieli, kurde, paproci na ścianach, w Dublinie brud na ulicach. Fakt, Irlandczycy są fajni jako ludzie, tak, to na pewno, ale to jest taki szok, no bo będzie szok dla kogoś, tak, no a aucie czemu mówię, no nie, no bo pierwszy tu ubezpieczenia to jest ogromny koszt dla kogoś, kto pierwszy raz przyjeżdża do Irlandii, więc to sobie na pewno ze względu na oszczędności ominie. I tak, no do pracy to znajdziecie w tydzień, tak, praca to szuka ludzi, to nie jest problemem, ale najważniejsze te punkty, które zawsze powtarzam, to przyjazd bez rodziny, bo nie będzie was stać na utrzymanie rodziny tutaj, nie pracującej, nie ma przedszkoli, nie ma tych spraw, potem z czasem sobie ogarniacie, tak, rzeczy i z czasem sprowadzacie rodzinę i zjazd z tym, z oczekiwaniami, tak, bo jak ktoś ma oczekiwania, jakieś wiadomo, że będzie tęcza i na końcu tęczy dzbanek ze złotem, no to będzie mokry i szokowany. To też tłumaczę właśnie bliskiej osobie, która wyjechała do Stanów, żeby nie za dużo oczekiwała, właśnie może tego nie, może się zaszokować. Chociaż teraz ta osoba zaczęła pracę i jestem ciekawy, jaki będzie kolejny miesiąc, czyli teraz miesiąc już pracujący, czyli poprawny miesiąc na emigrację, żeby poczuć emigrację. Więc spoko. Będzie o czym robić materiały. Więc taka moja meritum mojej wypowiedzi dzisiaj. Jasne, ciągle widzę ludzi przyjeżdżających, pytam się, za ile wynajmują, dużo Brazylijczyków, no to powyżej 2000 wszyscy, tak pokoje po 800-900, no ale dają rady, tak żyją, no czyli się da, to nie jest tak, że się nie da, no da, nie, tylko właśnie pierwszy temat, jak rozmawiam z kimś i mówię, jak tam, kurde, ale drogo, no drogo, no trzeba pracować, niestety, no, trzeba mieszkać po 4 osoby, po 2 pary, no wtedy te koszty rozchodzą się, nie? Ale teraz wyobraźcie o rodzinie, która nie pracuje, w rodzinie, która jedna osoba pracuje, to już jest szok.
Pozdrawiam was. Cześć, pa.